Siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w GTA San Andreas i stwierdziłem, że na początek odcinka przejdziemy się właśnie o tej naszej dziewczyny, którą zdobyliśmy w poprzednim odcinku. I jako, że akurat jest, to sobie wykorzystamy tą okazję. Hey Carl! Hey beautiful! Let's go get some food! No problem, if that's what you want. Some food, okay? Some food, dobrze. Tak, akurat motyw tej jakby dziewczyny w tej grze jest taki, że każda niby lubi co innego. To jest taka... Akurat ona to jest typ, która woli takie typowe restauracje i tak dalej, także weźmiemy ją sobie może... To jest chyba jakaś restauracja, nie? Czy to... No chciała food, nie? No czyli restauracja bardziej, to gdzieś tu podjadę. Bla 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 bla, czy ja jadę w dobrą stronę? Chyba w złą. You look dumb on your passport photo. This is so interesting. I'm just gonna listen. To mnie się boję odpowiadał. No bo jest koło twojego domu, no kurde. Inaczej by go nie kopywała tutaj. Dobra, jakoś tędy tu sobie pojedziemy. I tędy. Electric nipple, co? Co? Elektryczne coś na sutki usłyszałem, ale nie do końca co. Jezus Maria, to jest dziwne. Steakhouse, no to chyba nie jest do końca taka typowa restauracja, którą ona by chciała. Fuck. Dobra, pojedźmy tutaj, bo tu jest jakieś wino, więc to wygląda jakieś typowe takie... Na takie typowe, no eleganckie, tak? Z tego co pamiętam, ona lubiła takie coś, więc... Więc tam sobie pojedziemy, no. To mi, no to... Tobie odpowiada, kurde, prawie każde miejsce, no. CJ tak bardzo zainteresowany. No co, ono wjechał we mnie, wymusił pierwszeństwo, tak czy nie? No. To jest to, the crowbar, tak? Boże, to co to jest? Vice. Dobra, nie podoba jej się, bla bla bla, no to chodź tutaj. Ups. Pasuje jej? Chyba tak. That was fabulous. Fabulous, that was fabulous. Maybe we'll do this another time. Airline food makes you... Dobra. To chodź tutaj. Powinien to teraz zostawić. Dobra, no to trzeba teraz to odwieźć, no. Kurde. I'm out all night and sleep all day. This is really interesting. Aha, fajnie. Dobra, także jak ją sobie... No, przecież nic się nie stało, no. Jaka ty jesteś delikatna. Ja nie wierzę, czy ja jestem w dobrym miejscu? Chyba nie. No dobra. Nie, nigdy nie chciałem być kucykiem na jeden dzień. Idź, umrzyj, Jezus Maria. Co to jest za kobieta? Pa, pa. Ej, fajnie te postępy skoczyły. Dobra. No to w tym momencie jedziemy sobie na kolejną misję. Na kolejną misję i tak jak mówiłem, fajnie by było zrobić w końcu jakąś tą misję dla tego... Fuck, dlatego... kasyna Caliguli, chyba tak to się nazywało. Z tym, że no najpierw bym jednak sobie to zapisał. Przy okazji, ja już nie nagrywałem pomiędzy poprzednim odcinkiem a tym, to sobie kupiłem dom gdzieś...
gdzieś tutaj, tak żeby mieć jakby co blisko do niej, jakby wiecie, jakby jej nie było i jakbym, wiecie, musiał znowu czekać kilka godzin na nią, to przynajmniej mam blisko zapis, nie, i mogę sobie szybko tam przejść, zapisać i sprawdzić znowu, czy ona tam przypadkiem nie jest. Hej, jest i może. O. Koniec. Zapis. 13 maj. Zielona maś. Pamiętam tą misję. Kurde. Taka trudna i taka długa. A to jest za piosenka? Nie wiem, rozkręca się dopiero chyba. Jadę po parkingu, bo mogę, sialalala. Jeb, coś walnąłem. Okej, okay, czyli wbijemy do kasyna najpierw, tak? Kasyno Caligula. Te nasze kasyno jest ładniejsze. Ale i nasze kasyno i ich kasyno ma beznadziejną muzykę w środku. Dzień dobry. No, no, tak jak mówisz. Oi Rosie, liven yourself up. Carl's here. Hello. What's happening? Hey, there's some top fanny down at that pool pub, Z. Leave it out, Dimlo. What's wrong with you? Well, are you going to tell him or shall I? I'm really screwed. Crack on, Rosie. Spit it out. I threw it all away. Okay. I had the power, the money, the ladies, but I couldn't lay off the blow. So I went into rehab and everything went to shit. But so what? So when I came out, I started representing the Liberty City mob again. And that's how I ended up here. But no one family would trust another family to run the casino, so I was put forth as a neutral party. So now I spend my days waiting for one family to cap me and blame the other one. My only friend is a bird named Tony. I never fucked anyone over in my life who didn't have it coming to him. Shit, let me think about this. You're gonna have to break it down for me real quick. Okay, okay. The Sindacos are on the warpath. Okay, I mean, something terrible has happened to Johnny. I mean, he's in a shock-induced coma at the hospital across town. Now, the Farellis, they will take this opportunity to rub him out. Now, if any hit between the families succeeds on my turf, I will get the axe, bullet, machete, okay, whatever. Okay, relax. I'm gonna shoot over to the hospital and move the body or something. There you go, my love. Things ain't so bad, are they? Bada bing! Marabing! Mój samochodzik. Okej. So here I am, about to try and rescue some guy that's scared half to death. If he wake up through all this, I'm screwed. Oj tam, no. Ja tylko z nim jechałem pod prąd po ulicy, no to nie jest jakoś tak bardzo straszne, no. Każdy to robi. Prawie. W Ameryce przynajmniej, no taki kraj, no. Co kraj, to obyczaj. Hello, sir, can I help you? Yeah, I'm here to pick up Mr. Sindaco. Mr. Sindaco? There must be some mistake. An ambulance just picked him up. Oh, okay. Thank you for your help. Jaki uprzejmy CJ. Johnny musiała zabrać mafię. Wiecie co? Jeżeli muszę coś takiego robić, to wolę jednak chyba ten samochodzik, wiecie? Bo on jednak trochę taki bardziej terenowy jednak się wydaje. Może być jednak bardziej przydatny niż to co jechałem przed chwilą. Tym czym jechałem przed chwilą, kurde. Polski trudny język. Okej, więc tak, do którego mam najbliżej? Nabieramy do tego. Okej. Okay. Straszna muzyka znowu. A może Radio X? Nie, a K-Rose?
Ups. O co ci chodzi? No. Masz szczęście, że nie zdążyłem strzelić. Dobra. A więc musi być w innym, czyli który jest bliżej, ten jest bliżej. Gdzieś tak przede mną jedzie. Kurde, strasznie głośno to autoradio w ogóle nie słyszę, no. Ty. O, a stoi akurat na czerwonym. O, rozwal go trochę i pokaż, że nie, że trzeba się z tobą liczyć. Okej. Ej, czemu nie mam opony? What the fuck, co się stało? Ja bym też do nich strzelać? Ha. Nie wiem, mamy do nich strzelać, albo ich tam stłuc, no. Tylko... Co ci ludzie robią? Tylko trochę niezbyt ciekawe się jedzie z jedną przebitą oponą. Okej, zaraz mi zniszczą to auto. Więc słaba sprawa. Czy ja im w ogóle coś robię z tego? Ojej. Fuck. Dobra, daj mi to auto, albo to. To jest tak chyba trochę bardziej wytrzymałe. Panie policjancie, o co panu chodzi? O, pff, super. No, to trochę adrenaliny za mną do tej misji. Czemu nie? Tylko u mnie takie rzeczy. O. Nie wiem, umieraj. Jak z tym on jeszcze gadał? Skoro on już nie żył. Nie wiem. Dobra, mam dwie gwiazdki. Wyłącz mi to. Nie chcę tego już, wyłącz mi ten kogut. Kurde no. Nie umiem go wyłączyć. O trudno, niech tam wyje. Nie wiem jak to tutaj działa, że... W ogóle żeby to wyłączyć trzeba wcisnąć H, czyli... Jakby klakson i on czasami załapuje, czasami nie. Zresztą dziwne przecież, że jak coś w tej grze nie działa zawsze, to zawsze jest to limit klatek, więc pewnie gdybym limit klatek wyłączył, to magicznie wszystko by działało dobrze. Nie ogarniam w ogóle, o co chodzi z tą opcją, ale ona jest jakoś serio magiczna. Okej. Cicho tam. Johnny, how you feeling? I didn't think he was gonna be discharged till tomorrow. $5,000, dobra. Ja może wyjdę z tego wyjącego pojazdu. Wezmę sobie coś takiego na przykład. Tam od biedy może być. Okej. Mamy jakąś kolejną misję od policjantów? Czy od policjantów, od tych gnoi? No ale to niby są policjanci, więc no, może być. Nawet się zgadza. Dobra, wiecie co? Zrobię sobie teraz misję od tej, jeszcze raz dla tego kasyna. Tego ich kasyna, tego Caliguli. A ten motyw z tym naszym kasynem, bo nie wiem czy to jest faktycznie prawda, że... Znaczy prawda, no bo nie pamiętam. Czy aby zrobić kolejną misję w tym naszym kasynie, to musimy najpierw właśnie jakby zdobyć tą kartę od tej... naszej obecnej dziewczyny, także... ja poza odcinkami postaram się jakby tą...
dziewczynę kilka razy na... Serio? Gdzie on jest? On tu wpadł gdzieś, jakiś koleś do wody tu wpadł. Nie żyje. Okej, okay. Spoko. Trącił mnie z rytmu teraz. Poza odcinkami postaram się właśnie ją tam parę razy zebrać na randkę do momentu, kiedy... no kiedy dostaną kartę, bo no powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest zbyt ciekawe, jak ją cały czas na jakieś randki zabieram, bo to jest cały czas to samo. Także żeby was tym nie zanudzać, to... No to poza odcinkami ją sobie tam... będę woził, do momentu aż właśnie nie zdobędę tyle jakby reputacji, żeby dostać tą kartę. Także tutaj robimy save'a. Wbijamy i lecimy na kolejną misję do kasyna. Pyk, pyk. Co? Masz jakiś problem? Frajerze? Goni mnie, patrzcie. Patrzcie, wariata. Ach, chyba sobie spokój. Dobra, pojedź w sumie jednej misji takiej. Ona się dzieje w rzeźni, więc to nie wiem, czy to nie będzie ta przypadkiem. Gdzie będzie taka trochę strzelanina w rzeźni, bo tam pamiętam... jakby gra mi się crashowała w pewnym jednym momencie zawsze. I nie tylko mi, to był jakiś błąd gry. Więc nie jestem do końca pewien... czy to nie będzie ta misja właśnie. Zaraz zobaczymy zresztą. No chyba to będzie ta misja właśnie. The good doctor has revived the patient. Thank you. So everything straight now? No, absolutely not. I'm still screwed. Absolutely screwed, but at least now I'm in the right frame of mind. What the fuck are we gonna do? Any minute now, some mafia bullet is going to splatter my brains all over the wall. My wall. My beautiful wall. Ooh, you missed a bit. I love that. Forget about it. Oh, that's a great idea, Tony, but you know what? It ain't gonna work, okay? Not this time. No way, no way. Look, man, relax. Get a grip. Yeah, you're right. I need to get a grip. Take control. Yes, grab the bull by the horn. And show everybody who's boss. I'm the boss. I am the boss. All right, then. All right. Let's tear this town up. That's what I'm saying. So where we going? Details! Details! Let's just get there! Rack 'em up, Macca. What's the matter with you? Okej, okay, to jest ta misja, której się w sumie, tak jak mówiłem, trochę boję, bo... Nie wiem, czy to jest pewne, ale ona się w pewnym momencie crashuje zawsze. No, zobaczymy. W każdym razie to jest gdzieś pod koniec tej misji, więc na razie nie ma się czego bać. Like a racehorse. That is really good stuff. Drive faster, which please come on, come on, come on. What do you want, old lady? So you trying to get out? Yes, God, yes. I want to do something safe and legal and boring with people that like me and have a wife and some kids and get divorced and fight for weekend access like everybody else. Listen, I'll see what I can do. Thanks. I'm just so tired of all this life. That bullshit. Ah, shit. Shit's all down my damn shirt and everything. It's my best shirt too. Doesn't this shirt look good on me? Okej, okay. Gość się chyba całkiem porządnie naćpał. Co tam napalił? Nie wiem. Jeden kit. A, to mamy tą rzeźnię. Ups. Czemu ona skacze prosto na ulicę zamiast skakać w drugą... Znaczy, no mówiłem to już tysiąc razy, no ale to wciąż mnie zaskakuje w tej grze. Ja! Masz rację. What's going on? Did you forget something? No, look, you go on in, I'ma wait. Look, you gotta come with me this once. If I pull this off, I can carry on. I know I can, but please, you gotta come with me. I'm gonna squirt my ass all over the floor. Just this once, please, please, please. Okay, okay, chill. Shit, this can't look good. Listen, everything gonna be okay. Just remember, you the boss. I'm the boss? I'm the boss. I'm the boss. I'm the boss. I am the boss.
Hey, boys. Tell your boss that Ken Rosenberg is here to see him. Ken who? Ken Rosenberg. Ken Rosenberg, the guy that runs this town. So, how's Johnny? He's doing much better. Huh. Yeah. He ate something this morning. Oh. Huh. Mm-hmm. Hey, Ken. Oh, my Christ, this fucking thing. Ken, como estay? How you doing? Pretty good. And you? Still got a little bit of the night terrors, touch of diarrhea, but I'll get through it. Huh, diarrhea. Cool. And who's this? How you doing, Johnny? It's fucking him. It's him. Oh, my head. Oh, God. It's him. Oh, my heart. My heart. Damn, that nigga fucked up. Serio? CJ podsumował sytuację. Slow motion, yeah. Tekstury się skończyły. Super. 10 na 10. Naprawdę. Ładne. Dobra, pozwólmy tej grze. Keep us back. There must be an extinguisher here somewhere. Huh? Fine. Charlie, no witnesses or we're dead meat. Kurde, strasznie głośno mam to. Muszę trochę przyciszyć. I got the extinguisher. No, take those guys out and I'll put out the flames. I'm gonna start up the meat track. Stand back. I'm gonna blast these flames. Ej, no jak FM będzie strzelać w głowę, no to nie jest żaden problem. Well, what are you waiting for? No już idę. Dzięki. Screw this. I'm gonna hide in the freezer. Dobry pomysł. Co może pójść źle? Co on robi? Czemu miałby się chować w chłodni? To jest głupie. No dobra, jak chce to niech się chowa. Kto chce dildem dostać przez łeb? Byłam akurat jedno. No. Kurde, mięso mnie przygniotło. Okej. O, on chyba biegnie go zamknąć. Wszyscy biegną go zamknąć, mają w dupie, że... A, bo... To Rosenberg jest... ten... Rosenberg jest bohaterem z GTA Vice City, więc tutaj jest nawiązanie do Tomiego, który jest głównym bohaterem właśnie Vice City. To też... Ogólnie w San Andreas jest strasznie dużo takich nawiązań do pozostałych części. Czy to Catalina, czy to właśnie ten główny bohater GTA 3, czy teraz właśnie Rosenberg, teraz do Tomiego, który właśnie, tak jak mówiłem, jest bohaterem głównym... Nowej City. I okej, tutaj gdzieś będzie moment, gdzie się skraszuje, znaczy gdzie zwykle mi się kraszyła gra, więc jakby co, to ja sobie ustawię, włączę sobie ten limit klatek. Z tego powodu, że nie wiem czemu, ale to zwykle pomaga, więc chwila. Okej, i zobaczymy, czy teraz pójdzie lepiej. Oczywiście gra się beznadziejnie, bo 25 klatek to jest jednak mordęga, no ale jakoś chwilę się przemęczę. Ja pierdzielę, jak to dziko chodzi o tych 25 FPS-ach. Dobra. To zwykle się kraszowało gdzieś tutaj, więc nie skraszuj się, nie skraszuj się, nie skraszuj się. Okej. Dobra, nie skraszowało się. To z powrotem włączam... Włączam normalne klatki. O, 80 FPS, 90, no i tak można grać. Dobra. You calm down and follow my lead. Holy fuck, man.
When we work well as a team together, huh, CJ? You and me tearing this town up? Nobody can stop us. Nobody in the game. Johnny's a done deal, and so is his gang. Too fucking right. Did you steal your license? Oh, fuck, I'm screwed up. Fucking screwed. What the fuck am I gonna do? Shit! You just gotta hang in there. Play it dumb. I'll figure out a way to get you out of here. Bre, idiot, no nie musisz zbytniego grać. Nah, man. They gotta think you did. I'll think of something, I promise. Okej. Okay. Hello? No, jedna odskoczyła nawet w dobrą stronę, to jej trzeba przyznać. Druga tak nie bardzo. Ale przynajmniej żyje, no. The Clown's Pocket. Szpoko. Okej. Okay. Get in there and be cool. Like you just been out for a relaxing drive or something. Come. Yeah, come. I'm calm. Real fucking calm. I'm calm, Mr. Calm, Mr. Calm. That's me, Mr. Calm. Okej, okay, mam jakąś nową misję? D? Co to jest D? Nie mam zielonego pojęcia, co to jest za misja. Ale dobra. W każdym razie, tutaj będziemy kończyć odcinek, czyli w następnym odcinku nie mam zielonego pojęcia, co będziemy robić, bo nie wiem, jakie są teraz misje. Kolejna misja jest u nas chyba, nie? No jest. W tym kasynie Four Dragons naszym, od Uziego. Idiota! Dobra, czyli tak jak mówiłem, dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się i na razie!